znajdujemy się w Forum Przestrzenie. To właśnie tutaj odbywa się najlepszy kulinarny festiwal w Krakowie albo i w południowej Polsce. No i ze mną są kobiety odpowiedzialne za to całe zamieszanie. Magda Wójcik i Kasia Pilitowska. Słuchajcie, najemy się dzisiaj fest? No ba, oczywiście, że tak. Najemy, napijemy i jeszcze zaniesiemy coś do domu. No tak, jest co jeść, jest co zanieść do domu. Ile dzisiaj wystawców serwuje nam pyszne jedzenie? Mamy prawie 80 wystawców. Nie jest to liczbą krytyczną dla nas, ponieważ akurat edycje zimowe są nieco mniejsze. Zwyczajowo mamy ponad 100 wystawców. Ale dzisiaj przyjechali do nas wystawcy i z Warszawy, i z Katowic. Chciałybyśmy, żeby na ten festiwal trafiały też inicjatywy kulinarne i restauracje z całej Polski. Można się tutaj najeść fest, ale można się też dobrze najeść fest. No właśnie, co ci wystawcy nam będą serwować? Mamy przeróżne kuchnie tym razem, od serdelków przez świeże owoce morza. Mamy kuchnię azjatycką, czyli koreańską, indyjską. Mamy kuchnię bliskowschodnią, bułgarską. Właściwie czego my nie mamy? Mamy kimchi. Mamy oczywiście sushi. Także to wybór jest taki, że na pewno każdy znajdzie dla siebie coś, czego jeszcze w życiu nie próbował wcześniej. I można podszkolić nie tylko swoje kulinarne wrażenia, ale też językowe umiejętności, prawda? Bo kuchnie z całego świata. Tak, kuchnie z całego świata i też nasi wystawcy pochodzą z bardzo różnych krajów, bo i z Korei, i z Portugalii, kogoś kojarzysz? I z Meksyku. Tym bardziej, że będą prowadzone warsztaty na scenie. Między innymi będą prowadzone warsztaty kuchni indyjskiej przez rowodowitego Hindusa, który założył restaurację w Krakowie. Także myślę, że nie tylko będzie można coś zjeść, ale również się czegoś nauczyć. Jak było na początku? Czy zastanawiałyście się, kurczę, czy to w ogóle ruszy, czy przyjdą ludzie? No bo przy tej 7. edycji już widać, że jednak ruszyło. Wiedziałyśmy, że jest taki głód tego typu imprezy w Krakowie, że byłyśmy przekonane, że będzie świetnie. Nie spodziewałyśmy się, że będzie aż tak dobrze. Ile głodnych osób tak mniej więcej średnio przychodzi na tego typu festiwal? Około 4-6 tysięcy. Aż bardzo dużo. Bardzo dużo. Była taka edycja, kiedy postronni oglądacze doliczyli się prawie 8 tysięcy. Myślę, że jest to prawda. Czyli jedzenie to taka budowa, ale nad budową tego wszystkiego jest cała kultura jedzenia. Kultura jedzenia, którą właśnie pokazujemy poprzez różnych wystawców, różne kraje, które przedstawiają jakieś swoje pomysły na kulinaria, dla nas nietypowe. Ale dobra, słuchajcie, tak sobie pochodziliśmy po waszej przeszłości, posłuchaliśmy jak było, a jak jest dzisiaj? Co polecacie, żebym sobie zjadł? To jest ciężkie zadanie, bo zależy co lubisz. Na pewno polecamy właśnie lokal, o którym Kasia wspominała. Mamy gości z Katowic i mają wspaniałe curry. Nie wiem, czy mają dzisiaj samosy, bo nie... Mają wegetariańskie. Polecamy. Jest też nazywa Hary Curry. Bardzo nam się spodobała Kasia, która prowadzi tą restaurację w Katowicach. Byłyśmy na festiwalu w Katowicach, bo też z Magdą staramy się odwiedzać różne festiwale w całej Polsce. Zaprosiłyśmy Kasię i udało jej się dotrzeć dzisiaj do Krakowa. Jesteśmy ogromnie zadowolone. Otwiera właściwie nasz festiwal swoim wspaniałym, kolorowym, pachnącym stoiskiem. Więc myślę, że na pewno tam. Na pewno restauracja Pod Nosem, która niedawno otworzyła się na ulicy Kanoniczej w Krakowie. Po raz pierwszy będziemy miały też okazję gościć ich na Jedzeni Fest. Oczywiście najlepszy hummus podobno w Polsce, czyli hummus Ama Mamusi oraz wszelkiej maści słodkości, które są robione przez wyjątkowe osoby, szczególnie na przykład Uczta Babet, która specjalizuje się w bezach i to naprawdę tam są bezy, musisz udać się szybko, bo one bardzo szybko znikają. Tylko i wyłącznie z niebem. No tak, to co słodkie szybko znika, no to słuchajcie, na Jedzeni Fest, najlepszy festiwal kulinarny w tej części Polski, w całej Polsce? Że nam wystarczy pół Polski. No to w południowej Polsce. Czy nam się to odbijają burgery w okularach?